Witaj, cieszę się, że tutaj jesteś i mam nadzieję, że poznamy się osobiście podczas festiwalu Inspiracje. Ja nazywam się Emilia Nina Mazurkiewicz i jestem terapeutką emocjonalną, psychosomatyczną oraz coachem relacji i miłości. Z okazji tego pięknego wydarzenia przygotowałam wykład oraz warsztat, o których chciałabym Ci trochę opowiedzieć. Poczułam, by pokazać Ci odrobinę mojego świata z ostatnich lat. Mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie przyjemna podróż. Natomiast podczas wykładu jesteś dowodem na cuda, uwalniaj emocje i kreuj życie, jakiego pragniesz. Chciałabym zwrócić Twoją uwagę na to, jak ogromna moc drzemie w Tobie, przykryta pod warstwą ran emocjonalnych, schematów i blokad, które Twój umysł postrzega jako optymalne rozwiązanie dla Twoich problemów, by utrzymać Cię przy życiu. Z perspektywy psychobiologii ma to sens, ale jeśli pragniesz uwolnić i wykorzystać pełnię swojego potencjału, to warto mimo lęku wejść w przestrzeń podświadomości oraz pamięci komórkowej ciała, dzięki czemu dasz sobie szansę na uwolnienie ciężkich, niesłużących Tobie energii i przeprogramowanie wewnętrznego autopilota. To natomiast podniesie Twoje wibracje i pomoże wybudować dojrzałość emocjonalną, co w efekcie zmieni Twój sposób widzenia i odczuwania świata, otwierając przed Tobą nowe, wcześniej niedostępne możliwości manifestacji tego, czego pragniesz doświadczać w swoim życiu. A jeśli marzysz o tym, by budować związki bazujące na miłości, to zapraszam Cię na warsztat Relacje nie z tej ziemi, ze sobą i innymi. Tylko Ty jesteś w stanie być ze sobą zawsze i wszędzie, od początku aż do końca, więc gdy pragniesz wypełnić swoją wewnętrzną pustkę poprzez innych lub czynniki zewnętrzne, to skazujesz się na dramy i cierpienie. A może być inaczej. Dlatego pragnę dać Ci przestrzeń, między innymi na poszerzenie swojej świadomości odnośnie tworzenia zdrowych związków, ich rozmaitych form, na zrozumienie, dlaczego pewna dynamika relacji wciąż pojawiała się bądź pojawia w Twoim życiu, czy też na spotkanie się z prawdą w Tobie, by z tego poziomu odkrywać, czego pragniesz z głębi serca, a nie ze względu na ego lub normy społeczne. Zaplanowałam możliwość zadawania pytań, również anonimowo, więc mam nadzieję, że skorzystasz i wyniesiesz dużo wartości z tego warsztatu. W szeroko pojętym rozwoju personalnym i duchowym jestem od 12 lat i przeszłam wiele terapii, kursów, szkoleń i tym podobnych, co sprawiło, że obecnie pracuję na poziomie EMI. Emocji i energii, myśli, czyli świadomości i podświadomości oraz intymności. W swoim ponad 30-letnim życiu doświadczyłam całkiem sporo, zwłaszcza w temacie relacji. Zostałam świetnie przeszkolona przez wszechświat. I choć nie było łatwo, to doceniam teraz te zasoby dające możliwość wspierania innych wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, ponieważ to właśnie to w połączeniu z wysoką wrażliwością stało się wręcz moją supermocą, pozwalającą na prawdziwie głębokie zrozumienie osób, którym towarzyszę podczas terapii w ich podróży do wnętrza, miłości i spełnienia marzeń. A ponieważ ten proces czuję jako piękną transformację z symbolicznej gąsienicy w kolorowego motyla cieszącego się życiem, to właśnie z tego względu ów motyl jest mi tak bliski. Bardzo Ci dziękuję za ten wspólny czas, a jeśli czujesz, że ze sobą rezonujemy i masz chęć na więcej, to znajdź mnie na Facebooku jako Emi Transformacja Motyla. Mam nadzieję, że Cię zaciekawiłam i zainspirowałam. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zajrzyj na stronę www.festiwalinspiracje.pl i do zobaczenia na miejscu.